Better to miss you, better to miss you, better to miss you still than never to have had you, never to have held you, never to have kissed your lips. Jesteśmy barberami od 5 lat, fryzjerami od jakichś 10. Swoje szlify szkoliliśmy w Anglii, szkoliliśmy się w Manchesterze. Tam mamy przyjaciół po dzień dzisiejszy. Tam przechodząc ulicą zauważyliśmy taki zakład o nazwie Barbershop. Kompletnie nie wiedzieliśmy wtedy, co to jest, bo w Polsce tego nie było. Weszliśmy do tego zakładu, zakochaliśmy się w atmosferze, w miejscu. To była taka dziwna historia, bo zapytaliśmy się po prostu, czy możemy przyjść do nich i popatrzeć. Przyszliśmy na chwilę, zostaliśmy na dłużej i oni nas zainspirowali do tego, żebyśmy otwarli taki zakład tutaj, w Jarocinie. Pierwszy to był w Jarocinie i pierwszy w Polsce. Znaczy ja jestem ogólnie po liceum, ale w liceum w klasie maturalnej stwierdziłem już, że nie byłem w klasie dziennikarskiej. Ale stwierdziłem właśnie, że nie chcę tego robić i właśnie wtedy poszedłem na fryzjerstwo. Anglia podsunęła mi barberstwo i jestem po szkole fryzjerskiej, tak, jestem technikiem usług fryzjerskich i właśnie. A Dawid jest Zajawkowiczem, był moim klientem. Nie był ten klik właśnie, poczułem, że to jest to, przyszedłem do Kuby, no i razem ciągniemy ten wózek teraz. Każdy nasz klient to jest nasz kolega i każdy, który usiada na naszych fotelach jest dla nas VIP-em, najważniejszą wtedy osobą, tak więc... My tworzymy rodzinę. Wszyscy pytają, dlaczego Capone, prawda? Co Al Capone ma wspólnego z barberstwem? A właśnie ma, bo jego ojciec miał zakład fryzjerski, który później sam Al Capone sprzedał i bardzo chciał jego ojciec, żeby sam Al został barberem, tak w Stanach można powiedzieć, ale no jak wiadomo wybrał inną drogę. Ale stąd się wzięła nazwa. Oglądaliśmy serial i stwierdziliśmy, o Capone, czemu nie? Dobra nazwa. W barberze w Anglii, gdzie my się uczyliśmy, kobiety miały zakaz wstępu. Mogli wejść mężczyźni i psy. Naprawdę, jak tak, wiem, że jakie to było ciężko zrozumieć. To był rok 2013, to nadal tam jest. Po prostu teraz już może nie tak rygorystycznie, ale to chodzi o to po prostu, że ja też nie chciałbym iść z moją kobietą i do kosmetyczki, prawda? Tak samo chodzi o to, o barbera. No, my tutaj rozmawiamy na różne tematy, nawet o kobietach, prawda? Główny to jest temat. Tak więc no... Lepiej się rozmawia, jak nie ma w pobliżu, jak na przykład swojej kobiety nie ma klient, prawda? Ale nie trzeba być mężczyzną, żeby zostać barberem. My to podkreślamy, bo mamy tutaj 3 barberki w naszym salonie i są świetnymi fachowcami. Jak przyszła starsza pani i chciała sobie ogolić wąsa, bo dowiedziała się, że golimy wąsy. My chciała sobie ogolić wąsa, to jest taki nasz szlagier. To jest nasz szlagier i naprawdę nikt nam w to nie wierzy, ale przyszła starsza pani z wąsem, chciała go ogolić. Wtedy powiedziałem nie, a teraz naprawdę bym to zrobił. Zrobimy dla tej pani, jak jeszcze kiedyś ją spotkam, zaproszę na wąsa. Brody i wąsy w naszej historii, w historii naszej tutaj polskiej, to one zawsze towarzyszyły, prawda? Sarmaci to mieli jak najdłuższe wąsy, winięte, to też podkreślało prestiż. A brody, fakt, weszły na salony razem z barberami właśnie. Tak, nie było miejsc, które się po prostu tym zajmowały, ale teraz tak, mężczyźni zaczynają dbać o brody, ogólnie o siebie, a proszę mi wierzyć, że o brodę ciężej zadbać niż o wąsy.